Szanowni Państwo, a więc jubileuszowa piąta edycja Triathlon Sieraków dobiega końca. Mamy okazję jeszcze po zawodach, już na spokojnie, trochę Cię Mikołaj przytrzymaliśmy, ale 5 minut możemy sobie chyba porozmawiać. Wielkie gratulacje, świetny start dzisiaj, udało się wyjść w tej pierwszej grupie, kontakt był cały czas ze wszystkimi rywalami, bardzo solidny rower. I na biegu również z bardzo dobrej strony się pokazałeś, pewne zwycięstwo, gratulacje. Dziękuję, naprawdę nie spodziewałem się zwycięstwa, a tym bardziej w takiej formie, więc jestem przeszczęśliwy, po prostu udało mi się osiągnąć to, czego, na co czekałem latami i jeszcze w ten sposób wygrać, dla mnie jest to niesamowite. Czego się spodziewałeś po konkurentach dzisiaj? Mówiłeś, że myślałeś, że będą Cię trochę mocniej gonić. Tak, ja myślałem, że będziemy jechać razem, tam będzie tasowanie i potem wszystko się rozwiąże na biegu. Najbardziej obawiałem się tak zwanego kalacha, który w Piasecznie pokazał się z dobrej strony i wygrał tydzień temu, był przede mną. Ale coś u niego nie poszło, coś było nie tak tuż po odcinku pływackim, zrezygnował z jazdy. A reszta rywali, jak widać, została i byłem szczerze zdziwiony, że aż 4 minuty mam przewagi po rowerze, bo ta trasa nie daje żadnego wglądu w to, jaka jest sytuacja za tobą. Nie ma nawrotek, nie mijamy się na tak zwanych agrafkach, więc ja nie miałem pojęcia, jaka jest sytuacja. Dopiero się na wybiegu dowiedziałem, że jest taka przewaga. Nie mogłem w to na początku uwierzyć, a potem tym bardziej nie wierzyłem, że ona się zwiększa na początku, na pierwszych dwóch pętlach biegowych. No więc ostatnie dwie pętle już trochę luzowałem, żeby jednak skończyć jak najmniejszym nakładem sił, zwłaszcza, że za 2 tygodnie jest Warszawa. Chłopaki jeszcze trochę się tam cieli z tyłu i było widać, że Kacper ładnie nadgonił na koniec, co dało mu drugie miejsce. Niezły zawód. No właśnie, Kasprowi trochę do Ciebie brakło, faktycznie pokazał się też bardzo dobrze. Gonił mocno, no ale Ty byłeś dzisiaj zdecydowanie lepszy. Był ten jeden start w Piasecznie, tam byłeś drugi właśnie za Łukaszem. Dzisiaj Łukasz nie ukończył, nie ma co gdybać, co by było gdyby. Nie wiemy, ale... Nie wiadomo, ja tam się czułem zupełnie Ty się inaczej czułeś się niż świetnie, dzisiaj. Nie byłem w stanie w tydzień temu w Piasecznie wejść na obroty, może to ze względu na to, że zszedłem z dużej objętości treningowej. Byłem trochę zamulony objętością treningową, ponieważ przygotowuję się teraz pod zawody w Poznaniu, pod pełny dystans Mistrzostwa Europy. I to jest cel numer jeden. Więc cieszę się, że na innych dystansach też jakoś daje radę. Dobrze. To będzie taki polski sezon w Twoim wykonaniu, tak? W ubiegłym roku walczyłeś na kwalifikację, w tym roku raczej w Polsce i tak jak druga połowa już z myślą o kwalifikacji w przyszłym roku. Jesień, zaczynam kwalifikację na... Dzięki. Zaczynam kwalifikację na Mistrzostwa Świata na konie w 2017 roku. Pewnie będzie potrzebny start za oceanem, jeden lub dwa. Będzie trzeba poszukać jakiegoś sensownego celu. No teraz jako tata po raz drugi od niedawna, to musisz logistycznie też to bardzo dobrze ogarniać sobie, nie? To nie ułatwia, to prawda, chociaż pojawiło się jeszcze więcej miłości u nas w rodzinie. To jest fantastyczne, ale Tadek jest wymagającym młodym człowiekiem, więc no, musimy się stanowczo z żoną więcej zajmować dziećmi i też tą nadwyżkę przejąłem ja przez ostatnie 2 miesiące, więc nie ukrywam, wyspany byłem rzadko. Może też na dzisiejszą dobrą dyspozycję wpłynęło to, że 2 ostatnie noce były wyjątkowo udane dla mnie pod kątem snu i zdążyłem się zregenerować odpowiednio. No właśnie to chciałem powiedzieć, pewnie się wyspałeś z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Dzisiaj było super, także Mikołaj, gratulacje, trzymamy kciuki za te kolejne starty. No i ja jestem ciekawy też tego wyścigu w Poznaniu. Jednak Mistrzostwa Europy, długi dystans, prawda? Tak, tak. Zobaczymy, kto przyjedzie. Tam jest płasko, szybko. Z pewnością duże znaczenie będzie miało wyjście z wody. To z kim, że tak powiem, będzie się jechać bezpośrednio. Oczywiście według regulaminowych odstępów, ale ta perspektywa zawodnika przed tobą daje bardzo dużo.
Więc jeżeli kilku dobrych zawodników zbiera się grupę, to robi bardzo dużą różnicę. Okej, no dobra, trzymamy kciuki, widzimy się na kolejnych imprezach. Mikołaj, raz jeszcze gratulacje. Dzięki.